Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. To kocioł kulturalny w Radiu Pryzmat. Z tej strony Karolina Zuber, a ze mną w studiu jest... Kat Krakowski, Smutny Michał, artysta, rekonstruktor postaci kata w Krakowie. Jesteś pasjonatą, prawda? Tak, katostwo to jest moja pasja. Zgłębiając temat katostwa stwierdziłem, że jest to najbardziej barwna, najbardziej interesująca postać ówczesnych czasów, czyli nowożytności i późnego średniowiecza. Kat żył poza nawiasem społeczeństwa, obcował z ludźmi, którzy byli również nie byli uznawani za ludzi honorowych, żyli poza nawiasem społeczeństwa, hultaje, złoczyńcy, wszetecznice. Najbardziej barwna postać, bardzo tajemnicza, okryta legendą, okryta magią. Tak więc warto się zainteresować katem, warto z katem rozmawiać, poznawać mroki średniowiecza i życie prawdziwych ludzi, niezamożnych, biednych, nie szlachty, a normalnych, zwykłych uliczników. Skąd się wzięła potrzeba zaistnienia urzędu kata? Wzięła się stąd, że przed powstaniem urzędu kata pokrzywdzony miał sam wykonać wyrok śmierci. Jeśli osądzony człowiek był skazany na wyrok śmierci, pokrzywdzony miał sam obciąć głowę skazanemu. No, nie każdy nadawał się do wykonania wyroku śmierci. Co innego jest ściąć głowę w walce, co innego jest ściąć głowę w afekcie, kiedy buzuje adrenalina, buzują nerwa, co innego już na zimno wykonać taki wyrok śmierci. Poza tym taka osoba mogła okryć się niesławą. Ludzie wtedy przywiązywali bardzo dużą wagę do honoru, do czci. Stąd właśnie powstał urząd kata. Zaistniała konieczność ustanowienia urzędu kata. A czy ten człowiek, który zostawał katem, on sobie sam to wybierał, czy to była jakaś narzucana rola? Nie można było narzucić nikomu bycia katem. No dlaczego? No dlatego, że nikt nikogo nie był w stanie zmusić do wykonania wyroku śmierci, czy do zadawania bólu, czy zadawania tortur. Natomiast bywało tak, że złoczyńcy dostawali ultimatum. Albo zostaniesz katem, albo zostaniesz stracony. No i zdarzało się, że tacy panowie zostawali albo subtrotorami, czyli pomocnikami kata, ewentualnie zostawali katami, no ale czy oni byli mistrzami w swoim fachu, trudno powiedzieć. Kat Krakowski, Smutny Michał. Skąd taka nazwa? Bo Kat Krakowski jestem w stanie zrozumieć, a ta druga część? No tak, zgadza się. Kat Krakowski wynika z tego, że występuję w Krakowie i moje główne zainteresowania kierunkuję w katostwo krakowskie i to, co jest z tym związane. A Michał naprawdę mam na drugie, naprawdę mam na imię Dominik Michał. Rodzice dali mi dwa imiona, chciałem to imię jakoś wykorzystać. Przydomek Smutny jest stąd, że po prostu kat... Mój kat uważa, że każdego szkoda. Każdego złoczyńcy szkoda. Mistrzu, kim byli kaci w społeczeństwie? Nie można jednoznacznie określić, że kat był osobą, która żyła całkowicie poza nawiasem społeczeństwa. Wszystko ogólnie zależało od tego, jak wiedzą fachową, jakim poziomem fachowości wykazywał się kat. Dlaczego? Dlatego, że samo ścięcie, o którym sama egzekucja, o której za chwilę wspomnę, była tylko jednym z elementów zawodu kata. Do obowiązków kata należało usuwanie padliny, padłych zwierząt z miasta, należało czyszczenie prywetów, czyli szaletów, należało do niego również, do jego obowiązków również prowadzenie domu publicznego, miejskiego domu publicznego, czyli zamtuzu. No dokładnie zazwyczaj tym się zajmowały żony. Żony katów najczęściej tym się zajmowały, usuwaniem padliny, zajmowali się tak zwani chycle, jak również wyłapywaniem bezpańskich zwierząt. No i usuwaniem oczywiście śmieci, więc wyobraź sobie teraz kata w obecnym społeczeństwie, człowieka, który zajmuje się śmieciami. Przecież w Nowym Jorku, kiedy zastrajkowali śmieciarze, władze musiały się ugiąć przed protestem. Zajmuje się miejskimi, wtedy legalnymi zamtuzami, no byłaby to najbardziej ustosunkowana, najbardziej bogata, najbogatsza osoba i najbardziej znana osoba w całym mieście. Kat był pierwszym celebrytą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy była egzekucja, ludność okoliczna schodziła się oglądać majestat śmierci. Majestat śmierci nie był wtedy dla ludzi czymś obcym. Niemniej jednak ścięcie czy spalenie na stosie, ale no głównie ścięcie. Ścięcie było najbardziej widowiskowe, ponieważ kat miał ściąć jednym precyzyjnym cięciem głowę. Miał oddzielić głowę od ciała. Kat na egzekucję ubierał się w to, co miał najlepszego. Dlatego, że wtedy kat istniał, był oglądany. Kat pracował twarzą. Kat miał być rozpoznawany, ponieważ kaci byli również wynajmowani do zadań poza miastem Krakowem, czy poza miastem z wykonywania zawodu.
Tutaj jesteśmy, jeśli jesteśmy przy miejscu wykonywania zawodu. W Krakowie mamy bardzo ciekawą sytuację. Katownia, czyli miejsce zamieszkania kata. Katownia to nie była izba tortur, zupełnie nie. Katownia to było miejsce zamieszkania kata. W Krakowie kat mieszkał w obrębie murów miejskich w Baszczy Katowskiej. Jest to ewenement na skalę europejską. Nie spotkałem się w materiałach źródłowych, żeby kat odpowiadał za obronę murów miejskich i żeby mieszkał w obrębie murów miejskich. Izba tortur znajdowała się pod ziemiach wieży ratuszowej, obok słynnej niegdyś piwnicy świdnickiej zwanej Indiami. Tam mieściła się izba tortur. Kat oprócz tego, o czym wspomniałem wcześniej, również leczył. Kaci byli doskonałymi chirurgami, byli wspaniałymi anatomami, ponieważ ćwiartowanie nie było najprostszą sprawą, a kat musiał wiedzieć, jak człowieka rozebrać na części, tak żeby on nie zmarł za wcześnie, a żeby wiedział, że umiera. Oficjalnie kat był poza nawiasem społeczeństwa, był uważany za osobę niehonorową. Dotknięcie kata w czasie egzekucji przynosiło ujmę, okrywało hańbę tego, który kata dotykał, pozbawiany był honoru i czci. Czyli był wyrzucany poza nawias społeczeństwa, musiał się ubiegać o przywrócenie mu honoru. To jest taka wersja oficjalna. Dlaczego tak było? Dlatego tak było, że kat między innymi grzebał samobójców. Miał w obowiązku chować zmarłych, zdejmował z szubienicy ludzi, którzy tam odwisieli swoje, bo wisielcy nie zawsze byli zdejmowani od razu, więc dotykał rzeczy nieczystych. Więc był uważany za osobę nieczystą. Byli kaci, którzy starali się o przywrócenie, o uznanie kata jako osoby honorowej, ale było to z góry skazane na porażkę, ponieważ katom na tym zupełnie nie zależało. I teraz oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego? Dlatego, że kata otaczała aura magii, aura czegoś nieznanego, aura czarodziejstwa, ponieważ wierzono w powrotników. Powrotnik był to upiór. Upiór samobójcy, który ewentualnie miał wracać do domu, w którym się powiesił. Jak głosiła ówczesna fama, kata takie coś się nie tykało. Kat był nietykalny. Poza tym kat teoretycznie sporządzał różnego rodzaju dekokty, maści, smarowidła, nalewki z włosów trupa, z palca trupa, ze smalca trupa. No, dobry kat na pewno tego nie robił, bo to nie miało żadnej mocy leczniczej. Natomiast czy medykamenty sporządzone przez kata miały większą skuteczność niż medykamenty kupowane w aptekach? Jak uważasz? No myślę, że nie. Chyba, że to był efekt taki, że ludzie w to wierzyli rzeczywiście, że to będzie miało jakąś specjalną moc. No właśnie, idziesz, twój tok rozumowania idzie w bardzo dobrym kierunku. Teraz poznaliśmy coś takiego jak efekt placebo. Dokładnie. Że podawanie zwykłych tabletek z cukru jest o wiele bardziej skuteczniejsze, ponieważ wiara czyni cuda. I właśnie ja uważam, że medykamenty sporządzane przez kata były o wiele bardziej skuteczne niż medykamenty sporządzane przez ówczesnych aptekarzy, ponieważ ludzie wierzyli, że to musi pomóc. Choćby nawet to była zwykła woda, deszczówka zebrana z dachu, jeśli to była od kata, to na pewno pomagała na reumatyzm, bóle, niemoc. No i oczywiście impotencję, no bo kat również, ten właściciel czy zarządca zamtuzu, na pewno się spotykał z takimi problemami klientów. Powiedziałeś, Kacie, wcześniej, że na egzekucję kat ubierał to, co miał najlepszego, to znaczy co ubierał? Jaki był ubiór kata? Ubiór kata na egzekucję omówię na podstawie stroju, w jakim ja się prezentuję w rynku głównym. Prezentuję kata w wyjątkowej sytuacji. Prezentuję kata, który ma oblicze zakryte kapturem i ścina toporem. Ścina takiego niegodziwca, któremu nawet kat nie chce pokazać swojej twarzy. Ścina toporem, dlatego że ścięcie toporem była to kara bardzo hańbiąca. Toporem odrąbywano głowy samobójcom, żeby nie wrócili potem do domu, tak jak wspominałem wcześniej, jako upiory, jako powrotnicy. Toporem ćwiartowano. Topór się kojarzył z rąbaniem drewna, ubojem zwierząt. Mój kat występuje w kolorach czarno-fioletowych. Kolory czarno-fioletowe w symbolice Kościoła katolickiego są to kolory śmierci i żałoby. Gdyż, tak jak wspomniałem, mój kat jest mistrzem w swoim fachu, jest człowiekiem poważnie podchodzącym do zagadnienia i przywiązuje uwagę do szczegółów. Pas katowski jest ozdobiony, na końcu skówka jest ozdobiona ryciną miecza katowskiego, żeby nikt nie miał wątpliwości, co to jest, czy to jest pas i kto idzie przepasany takim pasem. Natomiast klamra ozdobiona jest herbem Jelita, ponieważ wzoruje swoją postać na najsłynniejszym polskim kacie Antonim Strzelbickim, który był szlachcicem, był z pochodzenia
szlachcicem. Pas, rękawice oraz buty są w kolorze czerwonym, ponieważ kaci mieli obowiązek ubierać się w sposób oznaczony. Kolor czerwony był kolorem katowskim. Nadmieniam, nie było to bordo, nie był to jakiś tam amarant, był to kolor czerwony. Nie była to też purpura. No purpura to wiadomo, purpuraci, czyli hierarchia kościelna. Tak mój kat wygląda i tak kat mógł wyglądać i na pewno jakiś kat wyglądał w czasie egzekucji. A jaki był wymiar sprawiedliwości w tamtych czasach? Kiedy kat się pojawiał na scenie, że tak powiem, że kiedy był wzywany, żeby wykonać swoją pracę? Kat był wzywany zaraz po schwytaniu, najczęściej zaraz po schwytaniu przestępcy, ponieważ wtedy wymiar sprawiedliwości działał szybko. Cała sprawa trwała najczęściej około 24 godzin, jeśli było, w zależności oczywiście od przestępstwa. Ogólnie przyjęte jest, że za kradzież mienia powyżej 3 zł, tak jak wspominałem, czyli powyżej monet o zawartości złota około 3,5 grama, oskarżony był skazywany na śmierć. Musiał się oczywiście do tego przyznać. Żeby się przyznać, przychodził kat i mu w tym pomagał. Nie zawsze dochodziło do samych tortur. Bardzo często wystarczało, że kat zaprezentował narzędzia tortur. Tu kilka słów o narzędziach tortur. W Krakowie mamy Dom Jana Matejki, Muzeum Jana Matejki, gdzie są obrazy mistrza Jana. Również w tym muzeum można zobaczyć oryginalne narzędzia tortur. Jest wspaniała ekspozycja naszych krakowskich oryginalnych narzędzi tortur, ponieważ mistrz Jan Matejko, oprócz tego, że był wielkim artystą i malarzem, był również historykiem i miłośnikiem miasta Krakowa. W czasie remontu piwnic pod wieżą ratuszową ocalił oryginalne narzędzia katowskie. Mamy tam hiszpańskie buty do zgniatania goleni. No niesamowicie bolesna sprawa, jeśli noga jest wsadzona pomiędzy dwie metalowe listwy z kolcami wewnątrz. Zadaje to potworny ból. Zapewne były i zgniatacze kciuków, które miały na celu pomóc skazanemu do przyznania się do winy. Tak więc kat pomagał. Zdecydowanie pomagał w przyznaniu się do winy. Jeśli robił to fachowo, robił to szybko. Skazany powinien cierpieć tyle, ile cierpieć powinien, ani więcej, ani mniej. Przesłuchanie składało się z 3 części. Pytki, spytki i tortury właściwe. No, czyli pytania, przedstawienie, prezentacja narzędzi katowskich. Często, tak jak wspominam, to wystarczało, żeby skazany zaczął się przyznawać do winy. Następnie było krępowanie. Krępowanie, wiązanie. Wiązanie rąk sznurem, jedna do drugiej, pomocnicy kata mocno sznur ściskali, czasami ręce były złamane. No, jeśli się skazany nie przyznawał, przystępowano do kolejnych części, czyli podwieszanie pod sufitem. Mieliśmy w Krakowie łoże sprawiedliwości z kolczastym wałkiem, przez który skazany był przeciągany plecami. Same atrakcje dla skazanego, jeśli nie chciał się przyznać, bo byli i tacy. Teraz ja mam do ciebie pytanie. Jak uważasz, czy można nie przyznać się w trakcie tortur do winy? Biorąc pod uwagę to, jakie mam teraz ciarki, to myślę, że nie ma takiej opcji, żeby się nie przyznać. No niestety muszę cię rozczarować. I sam, jeśli przebadałem ten temat, no byłem mocno zawiedziony, ponieważ zdarzało się, że ludzie się nie przyznawali. Jan Hus na przykład, który został spalony, nie odstąpił od swoich poglądów. Nie odstępowali od swoich poglądów chrześcijanie, którzy również byli torturowani na wiele różnych sposobów, jeśli mieli do wyboru odrzec się Chrystusa, a zachować życie, oni to życie poświęcali na ołtarzu wiary. Również w czasie II wojny światowej powstańcy czy osoby z konspiracji były w stanie przetrwać tortury, ale to już jest wszystko oparte na wierze. Jeśli człowiek wierzy w to, że jeśli on utrzyma się przy prawdzie, jest w stanie przetrwać wszystko, najgorsze tortury. Ale to właśnie jest ta sytuacja, kiedy ktoś broni jakby swojego zdania, ale w przypadku takich osób, które coś ukradły, to nie przyznawały się potem? Nie, takie osoby się zdecydowanie przyznawały, ponieważ wolały śmierć niż dalsze męki, dalsze tortury, co niektórym się wydawało, że można przetrwać zmiażdżenie piszczela, można przetrwać przypalanie boków, no, dopóki ból nie stawał się nie do zniesienia. Czy tych złoczyńców było mniej przez to, że jakby wiedzieli, co może ich spotkać, jak zostaną przyłapani? Nie, kradzieży, przestępstw było tyle samo. Ludzie kradli, rozrabiali, cudzołożyli, bo cudzołóstwo również było karane śmiercią. Pozbawiali noworodki życia. Okrucieństwo nie wpływało na zmniejszenie przestępczości. Dlatego humaniści, tacy jak Andrzej Frycz-Modrzejewski, głosili, że trzeba odejść od tortur, od publicznej egzekucji, ponieważ to nie ma większego sensu. A jeżeli chodzi o te wyroki, rodzaje tortur, już tutaj się pojawiły, szubienice, ścinanie głowy, palenie na stosie. Jakie jeszcze były tortury, które były stosowane przez kata?
Teraz trzeba sobie rozróżnić dwie rzeczy. Sposób egzekucji, czyli było to łamanie kołem, było to spalenie, było powieszenie, czy było to ścięcie, od rodzajów zadawanych tortur. Rodzaj zadawanych tortur, no, tak jak wynika z narzędzi, jakie mamy wyeksponowane w Muzeum Jana Matejki, było łoże Świętej Sprawiedliwości, czyli łoże z wałkiem kolczastym, były hiszpańskie buty, były na pewno zgniatacze krzyków, była lina do podwieszania, no i oczywiście świeczkę, której, no świeczkę każdy wie jak wygląda, można nią przypalać boki. Były cęgi do szarpania mięśni, tyle co do narzędzi tortur. Narzędzia tortur były w zasadzie standardowe, aczkolwiek w Polsce nie było dziewicy norymberskiej, czyli takiej wielkiej skrzyni w kształcie dziewicy, gdzie były kolce, które wbijały się w mniej newralgiczne części ciała, to po to, aby skazaniec sobie tam długo konał. No, na szczęście w Rzeczypospolitej tego nie praktykowano. Natomiast drugą sprawą są wyroki śmierci. Zacznijmy od wyroku śmierci najbardziej słynnego, najbardziej widowiskowego, czyli wyroku ścięcia miecza. Wiemy o słynnych mieczach. Szczerbiec, Excalibur, legenda o mieczu. Były też miecze wykuwane do jednego celu, wykuty tylko do jednego cięcia. Był to miecz katowski. Miecz katowski miał jednym płynnym cięciem odciąć głowę. Nie zawsze się to udawało, ponieważ odcięcie głowy wymagało dużych umiejętności, dużej precyzji cięcia i dużej siły. Jeśli kat nie odciął głowy jednym pewnym cięciem, mogło dojść do linczu kata. Nie było to dla kata najłatwiejsze, ponieważ ludność oczekiwała, że będzie to widowisko. Głowa zostanie ścięta, jedno piękne machnięcie, jeden piękny cios wielkiego miecza, ale w 1626 roku we Wrocławiu kat, ścinając niewiastę, zrobił to na 4 razy, został zlinczowany, został ukamieniowany na śmierć, jego zabójcy zostali schwytani i za rok zostali schwytani po roku czasu i również zostali skazani na śmierć i ścięci. Tak więc kat, podchodząc do egzekucji, szczególnie mieczem, miał podwójne obciążenie, ponieważ szedł pozbawić człowieka życia i musiał zadać ten jeden precyzyjny cios. Żeby nie stracić swojego życia. Żeby nie stracić swojego życia, żeby mieć zapłacone za egzekucję, bo miasto płaciło za egzekucję. Jeśli zrobił to, powiedzmy, na 2 razy, to powiedzmy, że to mogło przejść, że na 2 razy odrąbał, no bo głowa nie mogła się trzymać nawet na jednym pasku skóry. Więc było to podwójne obciążenie. Ja mam teraz do ciebie pytanie. Powiedz mi, czy uważasz, że to już wszystko? Głowa została odrąbana, kat wyjął głowę z kosza, pokazał miecz, zakrwawiony, pokazał głowę. Czy coś się działo w międzyczasie? Nie mam pojęcia, co mogło się jeszcze wtedy dziać. Otóż pod szafoty podchodzili ludzie chorzy na przykład na epilepsję i żłopali czy pili krew, która wyciekała z tułowia. No cóż, no takie wierzenia były w ówczesnych czasach, że krew, która wycieka ze skazańca, ma jakieś właściwości lecznicze. No oczywiście, że nie ma, to bzdura, no ale cóż. Już była mowa o tym, kto mógł być skazany. Jakoś od razu myślę o tym, że więcej było mężczyzn, ale czy na kobietach te wyroki śmierci były tak samo wykonywane? Święta Ręka Sprawiedliwości nie miała rozróżnienia, czy kobiety, czy mężczyźni. Natomiast była jedyna ukłon wobec kobiet. Kobiety częściej ścinano bądź topiono, ponieważ uznawano, że powieszona kobieta wygląda nieprzyzwoicie, nieprzystojnie, nieelegancko, nieestetycznie i nie ma sensu w ogóle kobiety wieszać, bo bardzo rzadko się zdarzało powieszenie kobiety. Dookoła Krakowa stały 2 szubienice. Jedna stała pod wzgórzem Lasoty na osi obecnej ulicy Tatrzańskiej. Była to szubienica drewniana. Góra była w kształcie trójkąta i ona obsługiwała miasto Kazimierz. Druga szubienica dla miasta Krakowa. Było to potężne urządzenie murowane. Wyobraźcie sobie studnię, tylko studnię nie wpuszczoną w dół, a wyciągniętą w górę. Okolice Nowego Kleparza, tak jak jest ulica Pędzichów. Skazany na powieszenie musiał sobie powisieć. Jeśli już skazanego powieszono, miał pełnić funkcję odstraszającą, co się nie sprawdzało, no była to atrakcja, że o cóż, no wymiar sprawiedliwości działa, wisi tam 10 wisielców. Powieszenie nie było karą lekką, tak jak się wydaje, ponieważ nie następowało zadzierzgnięcie sznura, ponieważ były to sznury konopne, szorstkie, no chyba, że jeśli katu posmarowało, no to i kat posmarował sznur, żeby się zaciskał. Skazany musiał tam odtańczyć swój taniec wisielca. Było to również powieszenie na łańcuchu, dużo bardziej nieprzyjemne, ponieważ no, zgon następował pod
ciężarem własnego ciała. Nie następowało, tutaj chciałbym sprostować, że nie następowało zerwania rdzenia kręgowego, ponieważ była zbyt mała odległość pomiędzy belką a sznurem. I nie chodziło o to, żeby skazanemu się zerwał rdzeń kręgowy, tylko żeby on sobie na tej szubienicy zatańczył, jak to popularnie mówiono. Natomiast ścięcia odbywały się głównie naprzeciwko kamienicy Szarej w Rynku, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest pomnik Adama Mickiewicza. Jeszcze chciałbym jeszcze nadmienić, że osoba skazana na śmierć, to nie było tak, że Józefie, sprzęny, skazujemy cię na śmierć, zakujemy cię w łańcuchy, powieszysz w ciemnicy, do rana i rano cię zabijemy. Nie. Było... Majestat śmierci był traktowany z pełną powagą. Nie było możliwości, żeby skazany przeszedł na tamten świat bez spowiedzi, bez obecności księdza. Skazany przed wykonaniem wyroku śmierci spędzał noc w kościele mariackim, w krypcie złoczyńców, to jest zaraz po lewej stronie przy wejściu, mógł się tam pomodlić, prosić o zbawienie. Skazani często prosili wszystkich dookoła o wybaczenie, o łaskę, często darowali katu. Nie jest prawdą, że kat, jeśli mu skazany nie odpuścił, to skazanego nie ściął. Kat ścinał, jeśli skazany nie odpuścił, no cóż, no taki był jego fach. Niemniej jednak wyroki śmierci nie odbywały się w sposób jakiś sadystyczny, w sposób odhumanizowany. Odbywało się to wszystko zgodnie z ówczesnym humanizmem. Arcybractwo Męki Pańskiej. Są to mnisi, którzy chodzą w czarnych kapturach. Raz w roku można zobaczyć ich w procesie. Często słyszę, że to kaci. Nie, to nie są zupełnie kaci. Jest to Arcybractwo Męki Pańskiej, które wykupywało skazanych od śmierci. Również, no tak jak mam nadzieję, że sporo słuchaczy oglądało film Krzyżacy. Tam Danuśka Zbyszkowi zarzuca chustkę na głowę. Jest to zwyczaj przyjęty, ocalony, tak? Był taki zwyczaj, jak najbardziej. Austriacy w 1800 roku zaprzestali tego zwyczaju. Była taka możliwość, niemniej jednak było to przeważnie ladacznice miejskie i często się zdarzało, że jeśli ladacznica zarzuciła skazanemu chustkę na głowę, skazany zobaczył, jakiej urody jest ta pani, wybierał śmierć. No ponieważ pani w kwiecie wieku lat 20 wyglądała na lat 60 przez... No zużycie przez czas, no niestety. No. Wiek, choroby robiły swoje. Wiek mam na myśli oczywiście nie wiek pani, tylko że wiek późno-średniowieczny czy nowożytny. Czasy, w których żyli. Tak. No niesamowite historie, mistrzu. Jesteś artystą ulicznym. Występujesz na rynku głównym w Krakowie. Z czym się wiążą te występy? Zdecydowałem się na prezentowanie mojej postaci w rynku głównym, występując jako artysta uliczny, ponieważ jako rekonstruktor nie mam czasu realizować się razem z grupami rekonstrukcji historycznej, jakie są w Krakowie. Okazało się, że jest to fantastyczne zajęcie. Okazało się, że to jest bardzo przyjemne być częścią kultury krakowskiej, być zaliczonym w poczet jednego z artystów krakowskich, artystów ulicznych. Serdecznie zapraszam od maja do końca sierpnia występy pod wieżą ratuszową bądź pod kościołem mariackim. Można przyjść, obejrzeć, dotknąć, nie ma problemu, zadać pytanie. Na każde pytanie z chęcią odpowiem.